Cześć, witam na kanale, z tej strony Voicim, a to jest kolejne spotkanie z grą Cities Skylines z sezonem trzecim. I dzisiaj zajmiemy się czymś troszkę innym niż w ostatnich odcinkach, chociaż jak nam starczy czasu, to może coś tutaj jeszcze dobudujemy w tym mieście, żeby na przykład tutaj wykończyć tą strefę, tutaj coś zrobić. Ale najpierw zajmiemy się budową przemysłu, ponieważ ostatnio były narzekania w tych strefach, że oni nie mają co sprzedawać, więc musimy się tym przemysłem niezwłocznie zająć. Więc dobra. Od czego bym zaczął? Na pewno zacząłbym od przeprowadzenia takiej szerokiej drogi, ponieważ ta szeroka droga nam tutaj będzie dalej jeszcze biegła, jakiś kawałek na przykład, coś tutaj dotąd na przykład. I tutaj zamienimy się, też nie, dobra, tutaj zrobimy sobie takie skrzyżowanie. Teraz od razu tą drogę sobie zamienimy na taką drogę z tramwajami. Tramwaje bym chciał w środeczku, czyli to wszystko zostanie jednak zamienione dotąd. I tu będziemy mieli dzięki temu skrzyżowanie torowe znowu, kolejne. Z tym, że to światło można stąd wyłączyć. I teraz tak, te tramwaje dojadą sobie tutaj, do tej strefy. I one sobie teraz jakoś tutaj podjadą, czyli na przykład tu będzie jakaś pętla końcowa. Taka, nie wiem, niewielka pętla końcowa. 8 na 8 może być skręt na przykład i potem jakiś wyjazd tutaj na przykład. O, coś takiego. Takie coś niezbyt wielka ta pętla i stąd już będą węższe drogi. Czyli będzie taki dojazd szeroki, a tutaj już będą właśnie węższe drogi. Te drogi przemysłowe oczywiście sobie tu będziemy wykorzystywać, czyli to na przykład. I teraz stąd pojedziemy sobie jakoś na przykład tu, tak po prostej, gdzieś do tych torów, w tą stronę. I tutaj będą jakieś takie drogi odchodzące, też niezbyt wysoko, bo tam mamy górę, więc żeby w tą górę zbyt to nie wchodzić, to też będziemy tutaj mieli taką dosyć niewielką tą strefę, ale myślę, że za to taką dosyć, wiecie, pokaźną i gęstą, przede wszystkim gęstą. Więc dobra, tu sobie jeszcze zrobimy takie coś, tutaj takie coś. O, tu sobie zakończymy to w ten sposób na przykład. Tu jeszcze możemy kawałek podejść, ale raczej już niezbyt daleko, ponieważ tu jeszcze możemy zrobić na przykład coś takiego i coś takiego tam. To już by był raczej taki koniec tej strefy. Tu możemy jeszcze odejść w tą stronę na przykład. Coś jeszcze w tą możemy podejść, w tą górę bardziej wejść. O, tu możemy zrobić na przykład takie podłączenie i tyle w sumie. Raczej z tej strefy, no chyba że stąd. Aha, no przechodzimy tu. A, bo czekajcie, to powinno być bardziej prosto, tak mi się wydaje. Czyli coś takiego bardziej tu. To zbyt pięknie nie wygląda, chyba żebyśmy coś tutaj jeszcze poprawili tym node controllerem. To przede wszystkim wycofali, halo. Mogę to ciebie złapać. Jak ciebie wycofuję, to wtedy się dzieją w ogóle dziwne rzeczy. Tu jest za blisko siebie, co są te węzły. Nie. Tak to nie może być. Jeżeli już, to musimy zrobić podejście tutaj. To i robimy to stąd, dotąd, tu i koniec. Robimy taki po prostu zjazd i tyle. No i tak to może w sumie wyglądać. Taka właśnie taka strefka. Doprowadzamy wodę, bo tu wodę mamy tak, no ale to niestety pod tym nie będzie tej wody. W sumie możemy tu zrobić jakąś rurkę, na przykład taką, taką i taką. Coś tutaj na przykład, później jakoś coś tu, coś tutaj. I co, całą strefę nam obejmie, właściwie całą, czyli nie potrzeba tu zbyt wiele. Teraz. Kolejna sprawa to linia tramwajowa. Myślę, że tą piątkę możemy sobie na razie przedłużyć, czyli ona zamiast kończyć tutaj, to będzie miała jeszcze jeden przystanek tutaj, tu i tu. I potem będzie jeszcze jeden przystanek tutaj. Oraz będzie jeszcze linia autobusowa, która zacznie sobie stąd. Czekajcie, tak żeby tu było w miarę dobre dojście. To proponuję zrobić tutaj o... taką ścieżkę, takie coś, tu na tej szerokiej drodze dodamy węzeł, też nie, on tutaj już jest węzeł, to go wykorzystamy, zrobimy tu skrzyżowanie i dzięki temu będzie normalne przejście dla pieszych, co musimy wykorzystać, ale jeszcze tu by trzeba było dodać węzeł, czy tu już w sumie jest węzeł, tylko musimy go zamienić na skrzyżowanie, no właśnie, dzięki temu tu będzie troszkę więcej tych węzłów. I teraz stąd zrobimy sobie właśnie autobus, który będzie ich po tej strefie rozwoził, czyli tutaj. Tylko z tym, że tu może być w sumie okrężnie. Bo inaczej byłoby myślę, że ciężko. Tutaj, jakiś przystanek tutaj, później coś tu. Tu jest w sumie pętla. Z tym, że pętla będzie tu musiała być mocno okrężna. Więc zróbmy tu jakąś nawrotkę może. O, może coś na przykład z tego byśmy wykorzystali, jakąś tutaj na przykład taką mini pętelkę zróbmy. O, tu i to będą wtedy przejścia będzie z prawdziwego zdarzenia ogólnie. To wszystko, te światła możemy sobie powyłączać.
I dzięki temu po tym przystanku, jak będziemy chcieli zakończyć, to nie będzie problemu, tylko z tym, że muszę to kliknąć i tutaj. O, coś nie wyszło. Halo? Coś się chyba zepsuło, nie wiem. Czekajcie, jakby tu chciałbym dodać przystanek zakończenie, coś tu mi nie wychodzi. Jeszcze raz, spróbujmy. Stąd jedziemy tutaj. Kolejny byłby tu przystanek, potem gdzieś tam. Tu. Tu. I teraz jakoś jeszcze tutaj. I tu. Tylko z tym, że czemu ty nie możesz tu skręcić na przykład z tego pasa jakoś? Dobra, zezwolę wam tu na taki skręt. Nie będziemy się tym przejmować. I tyle. Tak to może wyglądać. Tu już możemy tą drogę sobie zamienić na taką zwykłą betonową. Czyli przewężenie wraz z odjazdem torów też będzie. Nie chcę boba teraz, halo. Nic tutaj nie chcę z takich rzeczy. Chcę tylko tą drogę zwęzić. O, coś takiego byśmy tu zrobili. Czyli byłby taki skręt, a tu byśmy mieli już zwykłą drogę. Z tym, że oczywiście to nie będzie linia obsługiwana takim taborem. To będzie linia numer 305. I żeby się kojarzyła właśnie z numerem linii tramwajowej. I to będzie autobus Mercedes Citaro C. Będzie sobie śmigał. Na pewno nie cztery, tylko na początek dwa. Oba widzę już wyjechały z zajezdni, bardzo dobrze. Dobra, powoli się tu podstawiają. I teraz możemy zacząć tutaj jakiś przemysł robić. Z tym, że jeszcze tutaj musimy sobie zaznaczyć, że będzie to oczywiście przemysł 4.0. Tutaj. Dzielnica Szwederowo, super. I przepisy. Przemysł 4.0, super. Więc tutaj sobie tak zrobimy. No i teraz malujemy już strefy. Czyli tak, to wszystko malujemy. To. Malujemy. Tutaj malujemy to. Oraz malujemy to. Czyli to wszystko teraz będzie już właśnie w takim kolorze. Więc spokojnie, ta linia zaraz się przyda. Podobnie jak tramwaj, który na razie tu jeździ, wiecie. Gościnnie bardziej. Nadal jeździ jeden, no już teraz mogą w sumie dwa jechać. Chociaż czy to ma sens? Na razie nie. Jak będzie więcej, to najwyżej wtedy będziemy puszczać dwa składy. Na razie niech śmiga jeden. My to i tak nie jest aż tak daleko od tego miejsca. Tu i tak nikt nie czeka. Nie, jedna nawet osoba wsiadła. Aha, i właśnie, te spalarnie stąd przenosimy. Żeby nie było to na spalarnie, przeniesiemy to na sam koniec na razie. Czyli raz i czyli dwa. Przeniesiemy sobie to tu. Teraz, podobnie to centrum recyklingu. Przeniesiemy je również tutaj gdzieś, na sam koniec. Czyli takie właśnie bzdety tu przeniesiemy sobie na koniec. Baza taksi też. A właśnie takim zapleczu przemysłowym będą te różne rzeczy. I tutaj to jeszcze co mamy, zajezdnię autobusową też sobie ją przenoszę tutaj. Czyli tutaj mamy wolny teraz teren przez to. Czyli tu na sam koniec właśnie przeniesiemy sobie takie już bzdety, które nie są nam zbyt potrzebne. Zajezdnię autobusową możemy jeszcze przenieść tutaj, żeby ładniej wyglądał teren. A i tak to może właśnie wyglądać. Czyli tu właśnie na końcu takie już różne bzdety. Widzę, że się nam trochę już tutaj wybudowało tego. Pracowników już mamy 222. Na razie jeszcze nikt z tego nie korzysta, ale myślę, że tramwajem już może ktoś chcieć przyjechać. Gdzie ten tramwaj teraz tutaj się toczy? Przez te gdzieś tutaj zabudowania jedzie, czy gdzie? Nie wiem, nie widzę go. Gdzie on jest? Jest jeden tramwaj, go znaleźć nie można, no. Tutaj skręca, okej, już widać. Że tutaj jedzie sobie. 7 osób na razie jedzie. No niezbyt wiele, ale może ktoś więcej będzie korzystać. Ponieważ dalej zabudowujmy jeszcze trochę tej strefy. Tu jeszcze coś możemy zabudować. Dam wam tu maksimum możliwości. W sumie budujcie się. Im więcej was będzie, nawet tym lepiej. Tu można by jakąś stację towarową zrobić. O właśnie. Damy tu jeszcze stację towarową. Towarowy dworzec kolejowy. Damy tu. Proste akurat będzie podłączenie, bo właściwie coś prostego i mamy to. Z tym, że nie wiem. O właśnie, bo tu mamy tory rozwalone. Więc chociaż jeden oddajmy im, reszta może być rozwalona, ale jeden tor by fajnie by było jednak oddać. Czyli ten odcinek sobie wywalamy tutaj, co jest rozwalony, kawałek tych torów. Chociaż może akurat nie ten. Dobra, zaraz będziemy coś tu kombinować. Na razie tak, ten odcinek wam oddamy. Teraz tak, wy wyjedziecie z tym torem, jedziecie tutaj, przejeżdżacie sobie tu. Aha, i właściwie do miasta jedziecie, no to możecie w ten tor korzystać. Czyli skorzystamy jeszcze tutaj z możliwości odblokowania tego toru.
ten tor wam też przywrócimy do ruchu. O, proszę bardzo, takie coś tu ma funkcjonować teraz. A czemu to nie idzie tak? Aha, modu skręca dopiero. Spoko. Bo tutaj czeka, czy na razie puste autobusy jeżdżą ogólnie. Tutaj 5 jakiś czeka. Tutaj czeka 5, aha. Czyli już widzę, że jakaś przesiadka tu funkcjonuje. Na razie nie jest zbyt wielka, ale jak ktoś już się przesiada. Spoko. Nie jest was ludzie wiele, ale rozumiem, bo na razie tu mamy pracowników 400, nawet niespełna 500. Ale już ta strefa przemysłowa troszkę tutaj, wiecie, jest. Dobra, możemy tutaj jeszcze coś powiększyć, na przykład tą strefę. Żeby tu nie było tak nudno, to jeszcze na przykład o coś tutaj bym powiększył. Czy na przykład ta wszystko bym tu wymalował, czemu ja robię tam taką dziwną pętlę? Może tu nie, tutaj akurat byśmy zrobili jakieś sklepy w tej strefie. Można jeszcze zrobić na przykład to, o, tu można zrobić jeszcze jakiś przemysł, tak żeby ten przemysł był całkowicie wymalowany tutaj. Koło tej stacji, na przykład jeszcze tutaj. Właściwie do wyjazdu stąd, czyli dotąd mniej więcej, można zrobić sobie przemysł. O, proszę bardzo, budować się. Przemysł to ważna rzecz, więc proszę się budować. Pokażcie mi, gdzie idzie ten tramwaj teraz. W ogóle te opuszczone budynki trzeba by było poburzyć. Jak chcecie, to się proszę na nowo wybudować. A nie mi tu teraz będą stękać. To wywalamy. Coś tu jeszcze jest do wywalenia? Nie. Nie było tu już zbyt wiele ich. W tym naszym mieście coś tu jest opuszczone. Tu nie widzę. Jakieś tu bzdety są poopuszczane. Znowu coś się tu spaliło. Jak zawsze zresztą. Tutaj, tutaj. Tu się coś spaliło, więc zostawmy to sobie. Tu się nam popaliły. Wow, tu się drzewa popaliły. No lipa. Też można by było to sobie powywalać, na przykład wszystko. Zanim to poznika, trochę czasu minie, a my tu już nie będziemy, aż tyle czasu nie mamy, więc po prostu ja to wszystko szybciej usunę. O, i tyle. Więc tak to będzie wyglądało tutaj. To usunięte mamy. I okej, okay, jak tam ta dzielnica nasza? 574 robotników. Tu się powinniście zaraz chcieć budować. Pokażcie mi jeszcze ten tramwaj. Tą starą 105. Gdzie ona teraz jest? Tutaj się toczy. Ile ma ludzi obecnie na pokładzie? 11 osób. Super. 11 osób to i tak sporo. Tylko z tym, że tu wszystkie wysiadają niestety. Jedzie jedna osoba. Trochę lipa. No, tu widzę, że ktoś znowu wsiądzie. 9 osób. Wow, troszkę więcej tu jedzie. Teraz już jedziemy do samego końca tej, chyba tej trasy. Więc chyba tak. Tak mi się wydaje. Zobaczymy zaraz zresztą. A my się tu toczymy przez ten kawałek. Dobra. Tutaj. Teraz w lewo. Tylko z tym, że przystanek tu jest jeszcze. Okej. Okay. 6 osób będzie na samą strefę fabryczną, do pracy. Akurat Citaro im uciekło. Niestety, no a zaraz przyjedzie drugie. Tylko muszą zdążyć najpierw. Zdążą dojść. Aha, ci idą w ogóle do pracy od razu, a ci idą na przystanek. Kiedyś ktoś przyjedzie. Nie wiem obecnie, jak wygląda trasa tego autobusu. Dobrze, dobrze chyba wszystko jest. On tu stoi na razie. Na tym przystanku czekają 3 osoby i w sumie spoko. Niech czekają. Zaraz powinien... O, już jedzie nawet, o. Podjechał, 3 osoby wziął i super. I super. Dobra, zapotrzebowania na przemysł nie mam, więc myślę, że raczej taka strefa przemysłowa w tym rejonie powinna styknąć. Jak jest jakaś potrzeba, żeby pociągi przyjechały, to też myślę, że kiedyś pociągi przyjadą, więc jest ok. Możemy teraz sobie przejść tutaj, z rozbudową naszego miasta, ponieważ to dalej nie jest koniec, tylko musimy tutaj dalej sobie to kontynuować. Tu już nic dalej nie rozbudowuję, to jest absolutnie koniec tego. Natomiast po tej stronie jak najbardziej coś bym zaczął budować. Od czego bym sobie zaczął, to na pewno myślę, że już od takich zwykłych dróg. Już nie bawiłbym się w te drogi, wiecie, z modów gdzieś tam. To zaraz wywalimy, bo to nam tutaj przeszkadza, więc sorry. Sorry, batory. Nie będziemy się tym przejmować. I tutaj co ja bym zrobił? Tutaj ja bym zrobił jakąś bardziej taką strefę
taką, wiecie, mieszkalną, ale taką bardziej ekologiczną. Czyli znowu byśmy tutaj wzięli tą strefę ekologiczną. Zaraz wam pokażę, ona tam jest. Że można by było to lekko wyrównać. Teraz nie wyrównam chyba. Musimy cofnąć tą budowę i dopiero tutaj. Tylko z tym, że może weźmy tu od razu drogę z drzewami. Pozamieniajmy to. Co się da, to od razu będzie z drzewami, żeby to jakoś dopasować. Czyli żeby to jakoś dopasować, to będą tutaj od razu drogi z drzewami i dzięki temu to ładniej nam tu wygląda. Takie coś na przykład. Tylko z tym, że żeby, wiecie, też ta strefa nie była aż taka nudna, to zróbmy na przykład tu może jakiś zakręt. O, na przykład takie coś, tylko z tym, że 11 na 11 bym chciał. Proszę. Teraz tutaj. Tutaj, coś takiego. Co my tu jeszcze mamy? Coś takiego. Proszę. Proszę. Tutaj, teraz coś jeszcze. Tutaj na przykład bym zrobił. Tutaj damy radę coś takiego na przykład. O, też coś takiego właśnie taka, żeby ta strefa była troszkę ciekawsza. Czyli coś takiego na przykład. Teraz coś bym tu jeszcze połączył. Możemy pójść tu na przykład, tutaj. Niech będzie jakieś podejście na przykład tutaj. I tu. Z tym, że to niezbyt pięknie to akurat wygląda. Za dużo chyba troszkę punkcików. Odsuńmy to. O, minimalnie i od razu jest lepiej. Dobra. Teraz bym coś tutaj może zamalował, na razie jakieś może bloki. W sumie to wszystko bym dał w blokach. Się tu szczerze mówiąc tym jakoś specjalnie nie zajmował, czy to teraz wiecie. Bo po prostu dałbym to wszystko w blokach. Proszę bardzo, bloki. Taka po prostu kolejna olbrzymia strefa mieszkalna. Zaraz tu doprowadzimy tramwaj też. Czyli w końcu ten tramwaj może będzie mieć kogo wozić. Tutaj też na razie bloki i tyle. Wodę trzeba będzie jeszcze doprowadzić. Coś takiego. Tutaj. Doprowadzamy tutaj. 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 Tu właściwie daleko już też nie pojedziemy z tą strefą. Bo tu teraz właściwie kończymy. Tu już tak jesteśmy na lekkim wzniesieniu, więc już daleko tutaj nie ma. Tylko z tym, że teraz jeszcze nie zdążyłem tu dzielnicy oznaczyć. Halo. To będą inne budynki zupełnie. Ponieważ ja tutaj bym chciał nie przemysł leśny, tylko wsparcie dla produktów lokalnych oraz tego. I tu jeszcze bym chciałbym budynki samowystarczalne. No właśnie, więc to się wszystko musi jeszcze raz wyburzyć i dopiero wtedy mogą się wprowadzić. Sorry, no ale dopiero teraz sobie o tym przypomniałem, że to muszę zrobić. Teraz. Od razu tą linię tramwajową docelową może wydłużę, żeby tu nie robić, wiecie, pierdoliona pętli bez sensu. To zróbmy od razu linię docelową, czyli jeszcze podejdziemy sobie jakoś tutaj. Podejdziemy sobie gdzieś dotąd, tak mi się wydaje. Raczej wyżej już iść nie będziemy. Tu możemy jeszcze ewentualnie, chyba że już nie. Nie, po wzniesieniu już nie będziemy wchodzić. Więc tutaj. Tutaj na koniec powstanie nam rondo. A, okej. Szpoko. Chyba sobie to jednak muszę poprawić nieco. Nie wyszło coś. Doprowadźmy może to jeszcze raz sensowny sposób, tylko że coś mi tutaj nie wyszło. Coś tu nie idzie. Czekajcie, wybórzmy to. Doprowadźmy to tak i doprowadźmy tu rondo. Rondo, poproszę. O, coś takiego. A pętlę tramwajową zróbmy kawałek wcześniej. No i tak tu będzie kończyła jedna linia, bo więcej tu nie jest przewidzianych. Dobra, jakoś tutaj przechodzimy. I jakoś tu, o, coś takiego. I teraz mamy kolejną linię. To będzie kolejna linia tramwajowa, która zacznie się nam stąd. Na razie my tu w ogóle przystanków nie będziemy mieli. Dopiero tutaj będzie jakiś pierwszy przystanek. Na razie właściwie jedyny. Później tu. Po zjeździe w sumie staniemy tutaj. I potem na wspólny odcinek podjedziemy sobie pod stadion. Podjedziemy sobie pod stadion tutaj.
Tutaj będzie zawrotka na stadionie. O przyszłości piątkę wywalimy spod stadionu, będzie jechała dalej. A tu będzie linia numer 6, która właśnie będzie jechała sobie z tamtej strefy na stadion. To nie będzie długa linia, no ale zawsze coś. Na razie bez przystanków, tylko tutaj, jeszcze tu bym dołożył. O tutaj. Proszę, jeszcze jeden przystanek. Widzę, że już budynki samowystarczalne się budują. O, właśnie o to chodzi. Już 189 osób mieszka. Jeszcze jakąś linię dowozową by trzeba było zrobić, z tym, że najpierw byśmy sobie może oznaczyli już ten numerek. Czekajcie, tramwaj. Tramwaj 6. Linia numer 6 i oczywiście nie takie składy. Tu możemy posłać na przykład coś takiego, na przykład i nie 7, tylko jakieś 2. 2 na taki dobry początek, o to będzie coś takiego. Troszkę odmienne od tych czerwonych, które gdzieś tam sobie jeżdżą. W sensie właściwie jeden czerwony. Te widzę zawracają. Ale jeden czerwony gdzieś jeździ. Nie wiem gdzie on obecnie jest, bo on jeździ rzadko, ale jeździ gdzieś. To ja widzę, że przez tą pętlę już zawracają. Tu jest ten czerwony, o. No niewiele osób wozi, ale kogoś zawsze. Więc ci, co nie chcą tu jechać samochodem, to korzystają pewnie z oferty. 1063 teraz są tutaj, więc całkiem sporo tego. O, wody tu widzę zabrakło. Nie, 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 to tak nie może być. Tu musi być woda. Tu widzę, że obsługa trwa tego. Tu zobaczmy, jak mam w ogóle z frekwencją. O, 29 osób nawet tu jedzie, no fajnie. No to większość pewnie wysiada, no bo wiadomo, że to nie jest jakaś długa linia. To ma bardziej dowozić, ale ważne, że korzystają. Dobra. I ostatnią rzecz, którą byśmy sobie dzisiaj zrobili, to jest zrobienie tutaj linii autobusowej, właśnie dowozowej, gdzieś po tym osiedlu. Czyli tak, pierwszy przystanek byłby tutaj jakoś. Potem właśnie jakoś po tym osiedlu byśmy sobie przejechali. Tu oczywiście będziemy dalej się rozbudowywać w tą stronę, więc to będzie w przyszłości jakaś linia dwukierunkowa i pewnie być może będzie przejeżdżała na tą stronę, ale na razie to będzie takie coś bardziej okrężnego, po prostu tutaj i tutaj, o. Coś takiego, żeby tutaj, wiecie, tych wszystkich ludzi zebrać i to będzie linia numer 113, albo nie, 306 na razie. Czyli to jest znowu linia wspomagająca i tutaj będzie to autobus. Też mogą być te w sumie CNG. Jak już mamy te CNG, to niech będą te CNG. Więc niech sobie tutaj te CNG przyjedzie. Pojazdy, ile ma być pojazdów? 3, no gdzie 3? 2. Zanim mocno dojedzie, chwila czasu minie. A to spokojnie. To nie ma pośpiechu. To mi tu lepiej pokażcie, jak ta szóstka sobie radzi. Gdzie one tu w ogóle jadą? Tu jedzie, widzę jakaś. 7 osób na razie, no niezbyt wiele. No ale na razie to jest taka, wiecie, frekwencja bardziej początkowa. Przecież tu już tych bloków się porobiło tyle, że sporo ich tu jest. Ile jest? 400 osób tu mieszka już. Teraz najwięcej chcą handlu. No wiecie co, to może ja to wymienię jednak. Tutaj nie będzie blok, tutaj nie będzie jednak mieszkań. Tutaj gdzieś. Teraz tak, co ja tu wymaluję? Tu będzie handel. I tu będzie handel duży. Tutaj, dotąd mniej więcej. Tutaj stąd też będzie handel duży. Tutaj też będzie handel duży. Resztę sobie na razie zostawmy. Dotąd może też być. Czyli tu i tu. Tutaj te dwie kratki sobie wymaszmy i tutaj dopiszmy te dwie. Resztę malujemy tutaj na zielono. Czyli to, coś takiego tutaj zróbmy. I tu to też uzupełnijmy. O, proszę bardzo. Co to jest za budynek tutaj? To jest to. Wiecie co, ja to może przestawię ten budynek jakoś. Jakoś mi się go uda przestawić jakoś stąd, na przykład gdzieś tu. Proszę cię bardzo, budyneczku, stój tu. Tylko się nie ruszaj stamtąd i tyle. No. Niedługo jak te autobusy wielowskie swoje dojadą, widzę, że już jadą, armia tych autobusów już jedzie. 306. Zmierza powoli autobus. Toż tu widzę, że na razie frekwencja jest zerowa. Ale może ktoś kiedyś skorzysta. Może jeszcze ludzie nie wiedzą, że takie połączenie fajne istnieje. Ja myślę, że ona będzie bardzo fajne dla pasażerów. No ale na razie po prostu wiecie, to jest 1,2 km, więc to nie jest długa linia. Jeżdżą na niej dwa wozy.
Więc myślę, że raczej tutaj dużej frekwencji nie ma się co spodziewać, ale. No ale zawsze wiadomo, że lepiej mieć taką linię dowozową, nawet krótką, ale żeby była jednak. Też można tu wszystko na zielono sobie pomalować. Nie będzie problemu. Jeszcze brakuje przemysłu. No już więcej wam długo nie zrobię, już więcej miejsca nie mam po prostu. Więc sorry. Jak sytuacja tutaj, ile osób jedzie tym autobusem? 19. No i właśnie o to chodziło, żeby ich jeździło całkiem sporo. O, tutaj widzę teraz, śmigę sobie konsta z 6 osobami. No, tutaj powoli z tej piątki zaczynają korzystać ci ludzie. Ogólnie zbliża się nam powoli mecz, no mamy w 24 września. Jeszcze trochę tutaj minie czasu, ale już niedługo. Niech to będzie stadion piłki nożnej, o. Żeby troszkę inaczej to nazwać, stadion piłki nożnej, proszę bardzo. Coś mi tutaj nie wyszło, niech będzie. Niech będzie. Tutaj widzę, że mają za mało parkingów ewidentnie. Nie no, sorry, moi mili. Tutaj nie ma parkowania. Zakaz. Całkowity zakaz tu będzie parkowania, niestety. Przykro mi, jest duży parking. Tu w tej właściwie całej strefie powinien być zakaz parkowania. Tutaj również będzie zakaz. Nie ma tu parkowania gdzieś przy tych ulicach. Macie olbrzymi parking po to, żebyście z niego korzystali. Tutaj wszędzie zostają wprowadzone zakazy parkowania. Tutaj nawet nie ma takiej możliwości, a tam gdzie jest taka możliwość, jest zakaz. Tutaj też ma być zakaz, tutaj też ma być zakaz. Tutaj nawet na tym odcinku też może być zakaz. Tutaj i tutaj, o. Reszta może być, ale tutaj na tym odcinku ma być zakaz. Dodatkowo możemy im jeszcze uruchomić linię specjalną, na przykład linię parkingową, która by zaczynała stąd, jechała gdzieś tutaj, na przykład pod te tereny, o. Na przykład przystanek miałaby jakoś, dajmy na to tutaj, nie wiem gdzie, może tu. Tu miałaby przystanek i potem by jakoś wracała tutaj. To by była linia specjalna, dajmy to jakiś może kolorek zielony, żeby to wiecie, się trochę wyróżniało. Ajcie, nie czerwone, tylko zielone, albo jakiś taki właśnie. To by była linia P, parkingowa. I niech tu jeździ jakiś może. To niech śmiga jakiś taki zwykły Solaris. Jeden autobus na całą linię. Bo nie ma sensu aż taka, wiecie, duża linia na to. Na ten wynalazek. To niech tylko w dzień jeździ, nie? Żeby nie było. Połączenie tylko w ciągu dnia. Niech funkcjonuje i tyle. No, mamy 80 tysięcy mieszkańców, więc spoko. Tu widzę, że nawet całkiem sporo ludzi czeka na ten autobus, żeby się gdzieś tam nim zabrać. Cieszy mnie to. No ten zanim dojedzie tam na drugą stronę, trochę to czasu zajmie, bo tu musi przejechać dookoła. Więc niech on sobie dojedzie na spokojnie. Jak tam wygląda sytuacja z autobusami? Ktoś tym w ogóle kursuje? Tu widzę, że zero się toczy do. Czekajcie, nie mogę coś kliknąć. No, weź się kliknij, możesz. Teraz mogę chyba. No, jedna i trzy osoby, niezbyt wiele. A tutaj 16, no to trochę więcej. Fakt. Kogoś wożą jednak. O, 63 nawet tu jadą. Trochę ich jedzie, bez przesady. Jest nawet dobrze. A jak tam metro? Pokażcie mi jeszcze metro. Tak dzisiaj, na koniec. Metro, metro. Gdzie mamy metro? 450 osób. Wow. No, coraz więcej tu już widzę, że śmiga. Przepustowość i tak mamy wyższą, ale mnie niepokoi linia M1, chociaż tu mamy 20 pojazdów. Nie no, tutaj też na razie wystarczają. 20 pojazdów tutaj spokojnie jest ilość wystarczająca właściwie. Pojazdy pewnie się nawet za wolno poruszają, żeby móc powiedzieć co. Właściwie mamy tu co chwilę mają stację. No ale niech jeżdżą, jak jeżdżą, niech jeżdżą. Mi to nie robi. Ogólnie ile tutaj w tym mieście naszym nowym mieszka? Teraz nie wiadomo, bo tu mam coś ukliknięte. Weźmy to, skasujmy. Tutaj 3700. W tej dzielnicy 1500. Tutaj 1400, czyli łącznie około 6000 ludzi tu mieszka. Nawet ponad 6500 bym powiedział. Więc tu naprawdę jest ich coraz więcej. Tu można by jeszcze jakieś drzewka na przykład dosadzić troszkę, żeby było gęściej. Podobnie jak tutaj. Tu też całą tą dzielnicę, tam gdzie nie ma niczego, dogęszczamy. O. Chyba już drzewek nie mogę więcej wstawić. Dobra. To robimy zaznaczenie, tak jak ostatnio zrobiłem. Zaznaczenie gdzieś.
Weźmy te drzewa gdzieś stąd, wybuszmy. Przecież one tak tutaj mi się do niczego nie przydadzą, więc wywalamy stąd. O, i tu drzewek nie ma, jest łyso. My możemy jeszcze troszkę więcej drzewek powtykać tutaj, o. W tej dzielnicy może być tych drzewek więcej. Dobra, słuchajcie, za ten odcinek wam dziękuję. W następnym zajmiemy się na pewno rozwinięciem tej dzielnicy mieszkalnej. Myślę, że też rozbudową czegoś bardziej w tę stronę, no bo tu jeszcze mamy troszkę tych terenów, więc na pewno coś tu będziemy dalej kontynuować. Tak myślę. No dzisiaj powstała tutaj całkiem solidna strefa mieszkalna tak naprawdę, solidna strefa przemysłowa tak naprawdę. Taka tutaj przy górze właśnie, na górze bardziej już. W następnym odcinku już będziemy zajmować się raczej tylko strefą mieszkalną, bo na razie przemysł mamy. Tutaj będziemy może jeszcze jakieś budynki unikatowe stawiać, na przykład taki ta opera. Coś tu będziemy jeszcze na pewno dokończyć. Zapraszam już na kolejne spotkanie. Do zobaczenia. Cześć i pa, pa.